Cześć, ja jestem Ania, a to jest Om Nom Nom. Dzisiaj mam dla Was bardzo ekscytujący sok. Ja zawsze go chciałam spróbować i on się nazywa Rotbäckchen. I Rotbäckchen to są czerwone policzki. Ten sok nazywa się właśnie czerwone policzki. To jest smak klasyczny, jest jeszcze kilka innych wersji. I on jest produkowany od 1952 roku i to jest taki niemiecki hicior. To jest coś takiego jak odpowiednik polskiego Wibowitu. Znaczy, w sensie to nie jest taki sam produkt, ale to jest coś takiego, co w Niemczech bardzo było popularne i faktycznie dzieciom się to podawało, żeby były zdrowsze. I Rotbäckchen nazywa się właśnie czerwone policzki z tego powodu, że on jest wzbogacony o żelazo i chodzi o to, że pijemy codziennie ten sok i dzięki temu nie jesteśmy chorzy na anemię. Anemia się właśnie objawia taką bladością. A że ja jestem mocno blada, to może taki sok by mi się przydał. Jest tutaj pewnie kilka nieścisłości w tym soku, bo tu jest napisane, że 100 ml zapewnia całą porcję żelaza, którą potrzebuję w ciągu dnia. No to okej, to wypijam 100 ml. Ale cały sok ma 750 ml. Czyli jest to materiał na 7 porcji, jak dla mnie, 7,5 porcji. A sok muszę wypić w ciągu 5 dni, więc to jest taka butelka nie na jedną osobę, ale na kilka, więc to trzeba mieć taką potężną rodzinę, żeby ten sok wypić. Jest to mieszanka, jeszcze Wam szybko powiem. Soku z czerwonych winogron, soku jabłkowego, soku z białych winogron, z pomarańczy, przecież z aceroli, sok z jeżyny, sok wiśniowy i słodzony jest miodem, a nie cukrem. I kosztuje zabójcze 17 zł. Więc spróbujmy, ja nie mam miarki, więc ja po prostu napiję się z grinta. Jest po prostu przepyszny sok winogronowy. W smaku jest winogronowy. Nie czuję tutaj ani tej pomarańczy, ani aceroli, ani jabłka. Czuję po prostu winogrono. Ale jest bardzo dobry, więc nie jestem w stanie ocenić, jak tu podniósł się mój poziom żelaza. Ale produkt mi się szalenie podoba. Szkoda, że jest drogi, ale biorąc pod uwagę, że dla Niemców to jest 4 euro, to jak nasze 4 zł. Dla nas 17 zł na sok na 5 dni jest to spora kwota, tak mi się przynajmniej wydaje, ale przynajmniej mam za sobą spróbowanie kultowego Rotbäckchen. Kolejną rzeczą, bo zostajemy w klimacie sokowym, jest sok jabłkowy tłoczony z ekologicznych owoców tłocznia Maurera. I ja nie przepadam za sokiem jabłkowym. Sok jabłkowy to wiecie, ostatni na mojej liście. Pamiętacie pewnie, albo i nie, kiedyś w Om Nom Nomie pokazywałam sok jabłkowy z domu Rębowskich, który był przepyszny i okazało się wtedy, że ja lubię sok jabłkowy, tylko po prostu musi być dobrej jakości. I ten ponoć jest świetnej jakości. Moja ulubiona restauracja, czyli Solec, tam jest szef kuchni Baron i ten szef kuchni Baron ma obsesję na punkcie tej tłoczni Maurera i ciągle o niej mówi i tam faktycznie te soki z tej tłoczni można w tej restauracji kupić, więc jak tylko zobaczyłam w Almie właśnie soki z tłoczni Maurera, pomyślałam, Ania, musisz spróbować, skoro smakuje Baronowi, tobie też będzie smakować, więc jestem ciekawa, czy ten sok pokona sok z domu Rębowskich, bo ten z domu Rębowskich naprawdę mi smakuje i jak ja widzę po prostu je na półkach, to nie mogę się powstrzymać, bo są po prostu przepyszne, chociaż butelki się różnią od siebie zależnie od tego, jakiej jakości były jabłka, bo wiecie, czasem jabłka są słodsze, czasem są kwaśniejsze, więc każda butelka soku z domu Rębowskich jest odrobinkę inna i to też jest bardzo urocze. Zobaczymy, jak tłocznia Maurera. Widać, że tu pełno cząstek takich pływa, fragmentów. Pachnie przepięknie. Jest naprawdę dobry, jednak Baron miał rację. On nie zawiera cukrów oprócz tych naturalnie występujących w jabłkach, ale
tak właśnie, taki kolor powinny mieć sok jabłkowy. Nie żaden kolor taki, jak mają soki takie, wiecie, kupne z kartonów, które wyglądają, mają odcień piwa. Taki właśnie jasny sok ma, jasny kolor ma prawdziwy sok jabłkowy. Ten z Domu Rębowskich też ma taki kolor i to są soki o zupełnie innym smaku, nie są takie ostre, są... no po prostu przepyszne. Jednak te dwie firmy sprawiły, że ja odzyskałam wiarę w sok jabłkowy i naprawdę okazało się, że ja go lubię. Jaka to jest pychotka? Jeżeli ktoś z Was nie lubi soku jabłkowego, ma challenge, żeby kupić właśnie albo Maurera, albo Rębowskich i sprawdzić, czy faktycznie go nie lubi. Fajne są te produkty. Ja po prostu, ja się nawet wzruszam, jak takie rzeczy piję. Aż się polałam. I kończymy też czymś polskim, bo są to bagatelki. I bagatelki są produkowane, już Wam mówię, fabryka cukiernicza Kopernik S.A. z Torunia produkuje takie pyszności. One są tutaj nieprzypadkowo, ponieważ bardzo wiele z Was pisało mi o tych bagatelkach i sporo osób mi wysyłało właśnie ich zdjęcia, że jest to produkt świetny do Omnomnoma i że są naprawdę pyszne, więc ja jestem bardzo ciekawa, czy ten deserek dzisiaj będzie taki pyszny, jak mi się wydaje, że będzie. Wyglądają bardzo podobnie do takich ciasteczek, które ja lubię, które można kupić tylko we Włoszech i jak tam zwykle jestem, to kupuję ich sporo, chowam w różne miejsca i przez cały rok znajduję sobie te ciasteczka w jakichś takich, bo są osobno pakowane i się bardzo z tego powodu cieszę. Tu mamy dwa ciasteczka, a w środku jest taki dżem porzeczkowy, który pachnie pięknie. Tak już czuję ten taki ostry, kwaskowaty posmak. Bagatelki faktycznie są pyszne, przełożone tym dżemem porzeczkowym. To są właściwie powidła czy dżem? Ach nie, one są przekładane owocami kandyzowanymi. I tu w środku są kandyzowane porzeczki po prostu. Pachnie to naprawdę pięknie. Są lekko kwaśne, tak jak ja lubię. Ja lubię, jak jest zbalansowane, czyli jest coś słodkiego i jest właśnie ta słodycz jest trochę lekko zbita tym właśnie kwaśnością. Pyszne są i naprawdę mi smakują. Nie spodziewałam się, że będą takie smaczne, chociaż dobra, przynajmniej trochę się spodziewałam. Najbardziej mi się ten zapach podoba. Nie mogę przestać ich wąchać. Bardzo fajny produkt przede wszystkim jest polski. Ma takie fajne oldschoolowe opakowanie, jak ja lubię. Ale trochę jest ich za dużo. Ja bym wolała, żeby były pakowane osobno. Gdyby były pakowane pojedynczo, to ja bym chętnie kupiła taką bagatelkę i ją zjadła. A co ja teraz zrobię z całym opakowaniem? Nie wydaje mi się, żebym była w stanie to spożyć. A nie wiem, jak długo one mogą być trzymane otwarte. Zobaczymy, jak najwyżej dam Bobo, żeby zjadł. To by było na tyle. Do zobaczenia już jutro. Buziaki, pa, pa. I pamiętajcie, om nom nom.